Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest poznanie potrzeb klienta i dlaczego poznanie potrzeb klienta to nie jest taka typowa lista, że produkt ma być duży, mały, biały, czerwony, niebieski, zielony, przywieziony dzisiaj, może za tydzień. Nie. Poznanie potrzeb to jest coś dużo bardziej skomplikowanego. To jest wejście bardzo głęboko w świat klienta, w jego wiedzę, w jego obawy. To jest bardzo skomplikowany, trudny proces. Więc dzisiaj Omówimy jeden z najważniejszych procesów sprzedażowych, czyli zrozumienie potrzeb, uwarunkowań i lęków klienta. Dzień dobry, witam Cię na kanale Człowiek w Biznesie. Człowiek w Biznesie to podcast o tym, jak mądrze sprzedawać, czyli jak sprzedawać dużo, jak sprzedawać drogo, ale przede wszystkim jak stale budować rosnącą grupę ambasadorów Twojej marki. To jest też podcast o tym, jak mądrze zarządzać, czyli co robić żeby ludzie, żeby zespoły realizowały z zaangażowaniem cele. Ale przede wszystkim jest to podcast o tym, jak zadbać o siebie, czyli jak nie być niewolnikiem własnego sukcesu, a raczej być jego mądrym beneficjentem. Ja nazywam się Tomasz Kalko, jestem psychologiem biznesu, ale przede wszystkim ciągle aktywnym menadżerem. Zapraszam Cię na następny podcast z serii Człowiek w biznesie. Znam ludzi, którzy mówią, nie lubię sprzedaży. Znam też całkiem sporą grupę ludzi, którzy mówią, nienawidzę sprzedawców, nienawidzę jak mnie atakują. Jak się dokładnie nad tym zastanowimy, to tak naprawdę to nie jest tak, że my nie lubimy sprzedawców. Prawda jest taka, że potrzebujemy pomocy bardzo często, potrzebujemy pomocy w zakupach, potrzebujemy kogoś, kto się zna. Problem polega na tym, że sprzedawcy zanim zrozumieją, co jest dla nas ważne, jak my żyjemy, jak będziemy używali tego czegoś, czego potrzebujemy, jakie my mamy priorytety, co jest dla nas istotne, to oni już mają dla nas odpowiedź, to już wiedzą, czego my potrzebujemy. I to jest ten problem. Tak naprawdę nie lubimy sprzedawców, którzy nas atakują. Albo sprzedaż kojarzymy z tym głupim i bezsensownym wciskaniem czegoś klientowi, który właściwie nie otworzył swojego umysłu, który nie pozwolił jeszcze nam na to, żebyśmy gdzieś za niego decydowali. I to jest ten klucz. Tak naprawdę, żeby być potrzebnym klientowi, żeby móc sprzedać drogo, żeby sprzedać wartość, a nie cenę. To trzeba to zrobić, tylko żeby sprzedać wartość, a nie cenę. Uwaga, nie wolno sprzedawać, nie wolno zaczynać tej relacji od sprzedaży, tylko trzeba najpierw zrozumieć świat klienta, zrozumieć, co siedzi w jego głowie, zrozumieć, co siedzi w jego emocjach, zrozumieć, czy to jest jedyny decydent, czy może jest tam ktoś jeszcze z tyłu, kto jest ważny w tym procesie decyzyjnym. I to wszystko oznacza wejście w świat drugiego klienta. Bardzo często handlowcy jako poznanie potrzeb rozumieją taką prostą checklistę. W zależności od tego co państwo oferujecie, co sprzedajesz, co oferujesz, co jest twoim biznesem, to ta checklista będzie wyglądała różnie. Czasem tą checklistą są jakieś kolory, wielkości, czasem jakieś akcesoria. Czyli to jest takie proste rozumienie, to czego te kliencie chcesz, dawaj, mów mi. Ale bardzo często klient nie wie, czego chce, klient ma jakieś obawy, klient nie ma tej wiedzy, którą my mamy. I prawda jest taka, że żeby cokolwiek klientowi zaproponować, to najpierw trzeba przejść przez jego obawy, najpierw trzeba zrozumieć to, że nie można szybko przechodzić do tego etapu czy klisty, ta checklista jest raczej podsumowaniem bardzo powolnego procesu, w którym kluczowe są otwarte pytania w stylu, co powinienem wiedzieć, żeby ci pomóc. Opowiedz mi kliencie, co już wiesz. I to wszystko wydaje się proste, dlatego że wasi klienci się nie otwierają. Dlatego, że ty prawdopodobnie pamiętasz tego klienta, który mówi: To ile to u państwa kosztuje, ile ja za to zapłacę. To czemu tak drogo? Bo Techniki sprzedaży są właśnie tym. Są świadomością, jak przejść najpierw przez etap przejmowania prowadzenia, czyli właściwie nieodpowiadania na te pytania, później zbudowania relacji, później zbudowania zaufania, dopiero w to zaufanie, wprowadzenie serii bardzo głębokich, poważnych pytań, najczęściej pytań wcale nieprostych, skomplikowanych, otwartych, do których klient musi trochę pomyśleć. I znowu, jeżeli pomyślisz z tym klientem, który cię atakuje, no to powiesz, no ale to niemożliwe, klient mi nie udzieli odpowiedzi. No to w zależności od tego, w którym momencie mu zadasz te pytania. Jeżeli zadasz mu te pytania, w momencie, kiedy klient mówi, dobra, to co ty masz, sprzedawco, kim ty w ogóle jesteś, ja tu mam pieniądze, i właściwie w związku z tym, że ja mam pieniądze, to ty powinieneś być tutaj usłużny. Nie, budujemy partnerstwo z tymi klientami, tylko to my jesteśmy odpowiedzialni za ten proces. Więc proces wchodzenia w potrzebę klienta to jest dość skomplikowana procedura, która na pewno sama w sobie zaczyna się od tego, że zadajemy dość skomplikowane, trudne pytania, jakie to ma być. Pamiętam taką historię, jak zorganizowaliśmy z jednym z dużych producentów mebli sklepowych szkolenie z procesu obsługi klienta. A jakiś miesiąc później umówiliśmy się na typologię, czyli na to, że zrobimy badania psychologiczne i omówimy takie najczęstsze preferencje komunikacyjne i sprzedawcy, i trochę też klienta. Jak tego klienta rozpoznać, jakie są konsekwencje tego, że sam sprzedawca ma jakieś preferencje. No i zaczynamy te szkolenia. Handlowcy mówią: czekaj, to my opowiemy ci Twoją historię. Ja mówię, ale o co chodzi? No wiesz, przyszedł taki klient, próbowaliśmy z nim budować relacje, w ogóle się nie udało, to było niemożliwe. No ale w końcu, no dobra, no to trzeba wejść w to, czego ten klient potrzebuje. Klient chciał meble do galerii, do sklepów galerii, który właśnie był otwierany. No i handlowiec mówi: No dobra, no to pytam tego człowieka, jakie te meble, meble mają być? Proszę mi opowiedzieć trochę, jak pan widzi ten sklep, ten swój biznes. Mówi, no klient się zawiesił, mówi, jak to, jak ja widzę, to pan jest od tego, żeby mi tutaj coś pomóc, zaproponować. No tak, ale żeby coś pomóc, muszę wiedzieć, jakie ma pan preferencje, kolory, czego pan oczekuje od tych mebli. Klient mówi, no jak to, czego? No żeby były tanie i dobre. Handlowiec na spokojnie już wiedział, jak przeprowadzić ten proces, mówi, no okej, okay, ale rozumiem, że ma pan świadomość, że nie da się tego połączyć. Jak one będą tanie, to nie będą dobre. Jak będą dobre, to nie mają prawa być tanie. Rozumiem, że wie pan o tym. Długa cisza, i klient mówi: No dobra, wiem. No dobrze, to spróbujmy jeszcze raz. Proszę sobie wyobrazić, że pan wchodzi do tego sklepu, że, że widzi pan, o czym ma wyobraźnię już ten sklep, jaki on jest, jakie są te meble, jakie mają kolory. Proszę spróbować mi coś opowiedzieć. Jaki ten sklep ma być? Klient podobno na długo się zawiesił, wręcz nawet widać było taką złość, po chwili mówi: Wie pan co, ale ja nie wiem, jaki on ma być, ja naprawdę nie wiem, mi zależy po prostu na tym, żeby tam się sprzedawało. Aha, czyli rozumiem, że te kolory, formy nie mają dla pana znaczenia, chodzi o to, żebyśmy uszyli ścieżkę zakupową klienta. No właśnie, to, do, to dokładnie o to chodzi. Dobra, tylko od razu muszę uprzedzić, że to jest jedna z droższych ofert, ponieważ wtedy musimy zatrudnić specjalistę od merchandisingu, od psychologii sprzedaży, no, to jest dość skomplikowany proces, ale rozumiem, że tak jest ok. No, w sumie tak, jeżeli ten sklep będzie sprzedawał, to, to mi na tym zależy. No dobra, to pewne rzeczy już wiemy, ale żeby w ogóle podejść do tego projektu, to czegoś musimy zacząć. Może są jakieś takie miejsca, które się Panu podobały, coś, w co w ogóle powinniśmy pójść. Podobno bardzo długa cisza i klient mówi: Wie pan co dobra, stara się pan, to powiem Panu o co chodzi. Miałem kiedyś wspólnika, i ten wspólnik mnie oszukał. I tak na Prawdę, to dla mnie nie ma znaczenia, jaki ten sklep będzie. Ja mam dzisiaj 15 sklepów, ten człowiek ma jeden sklep tu obok mnie. To jest zły człowiek. Tak naprawdę dla mnie chodzi o to, żeby ten człowiek zbankrutował. No, gruba historia, ale ona jest dokładnie o tym, o co chodzi w tym procesie. Czyli chodzi o to, żeby nie iść za szybko do konkretów, żeby dać drugiemu człowiekowi przestrzeń do tego, żeby... On wytłumaczył, jak on widzi świat, co się dzieje w jego świecie, i jakie on ma potrzeby, i do tego trzeba zadawać otwarte pytania. Nie można tam wrzucać właściwie na początku żadnych konkretów. To są właśnie te pytania, jakie to ma być, co powinienem wiedzieć, żeby pomóc. To od razu też stawia nas w pewnej pozycji, że ja jestem od tego, żeby pomóc ci podejmować decyzje. I teraz, jak zastanowisz się, Jacy handlowcy byli bezcenni w Twoich procesach zakupowych. Wtedy, kiedy ty byłeś klientem, to byli dokładnie tacy sprzedawcy sprzedawcy, którzy próbowali zrozumieć Twój świat i ty miałeś, czy miałaś takie poczucie, że oni rzeczywiście chcą Tobie pomóc, a nie coś Ci sprzedać. I to jest de facto o tym, że trzeba trochę przestawić w głowie, że sprzedaż jest wciskaniem. Nie, nie jest. Sprzedaż to jest rzeczywiście bardzo fajny, ciekawy proces, tylko trzeba wiedzieć, jak go prowadzić, ponieważ nasi klienci, w związku z tym, że byli bardzo wiele razy już oszukani, to oni nie chcą nas wprowadzać do swojego świata, oni nie chcą nas wpuszczać do tego swojego świata, ale jednocześnie potrzebują naszej pomocy. I dlatego mówi się o psychologii sprzedaży, dlatego mówi się o tym, że to jest dość skomplikowany proces który trzeba wiedzieć jak zrobić, bo chodzi o to, żeby klient wpuścił nas do swojego świata i powiedział mam obawy, boję się czegoś, możliwe, że mnie nie stać, nie jestem pewien, czy mam wystarczającą ilość pieniędzy, jest jeszcze druga osoba, która też wpływa na tą sprzedaż, która też jest decydentem, może ta osoba musi przyjść, a może trzeba porozmawiać o tym, co powinniśmy zrobić, żeby tą drugą osobę też w jakiś sposób zaspokoić i to jest właśnie dochodzenie do głębokich potrzeb klienta, i końcem do tego, dopiero tego procesu jest zamknięcie, w którym my razem z klientem przechodzimy przez tą checklistę. Czyli nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy, ten produkt ma być taki, taki i taki. Klient mówi tak. Czyli rozumiem też, że ten klient powinien spełniać takie i takie oczekiwania. I gwarantuję ci, że jeżeli zrobisz coś takiego, przejdziesz z klientem taką ścieżkę, to na końcu. Klient będzie szczęśliwy, że na ciebie trafił, ponieważ prawdopodobnie będziesz jedynym człowiekiem, który próbował zrozumieć świat tego klienta. Ten podcast jest jednym z najważniejszych podcastów, prawdopodobnie, bo to, co dzisiaj słyszysz, to jest sedno, to jest serce procesu mądrej sprzedaży, takiej sprzedaży, która jest oparta na wartościach, która na końcu wypuszcza tego klienta w takim stanie, że ten klient kupi, zapłaci ci więcej i będzie ambasadorem twojej marki. Oczywiście, to nie jest proste, nie da się w podcastach opowiedzieć o wszystkich narzędziach. Nie da się przeprowadzić też przez proces zmiany, dlatego są szkolenia. Ale ważne jest to, żebyś w ten sposób patrzył na to, że poznanie potrzeb no właśnie, to nie jest ta prosta checklista duże, małe, niebieskie, czerwone. Poznanie potrzeb to jest powolny, głęboki proces, w którym wchodzimy w umysł klienta, w którym różnymi kanałami, bo to nie jest tak, że klient nas chętnie wpuszcza. Wchodzimy w świat klienta, żeby zobaczyć, co tam jest, i rzeczywiście w ten świat spróbować pomóc włożyć to, co mamy w swoich ofertach. I gwarantuję ci, że jeżeli zrobisz to, to klient będzie chciał z tobą, nawet jeżeli będziesz droższy. Czasem jest tak, że ja mówię klientowi, ale ja nie jestem pewien, czy to, co ja oferuję, jest dostosowane. A ja słyszę, ale panie Tomku, ja nie wiem, czy jest, ale Pan jest jedyną osobą, która w ogóle próbowała mnie zrozumieć. I to jest właśnie ten proces, który powoduje. Że można nie mieć wcale najtańszej oferty. Można sprzedawać drogo, można sprzedawać etycznie, można sprzedawać wartość i jeszcze w tym budować ambasadorów swojej marki. Więc zostawiam cię z tym dzisiaj bardzo ważną rzecz. Nie sprzedawaj ceny, nie wchodź za szybko w negocjacje i spróbuj bardzo głęboko wejść w potrzebę klienta. Jeżeli takie procesy ci się podobają, uważasz, że to jest mądre, że to jest głębokie. Że chciałbyś, żeby Twój biznes właśnie tak pracował, tak sprzedawał, to zapraszam Cię do kontaktu. Trochę dlatego nagrywam te, ten podcast jestem w stanie prawdopodobnie Ci pomóc. Zapraszam Cię do kontaktu. Trzymaj się. Hej, pozdrawiam. Sprzedawaj dużo, drogo i bądź przy tym szczęśliwym, spełnianym człowiekiem. Hej. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu. Jeżeli to wszystko, o czym opowiadam, jest zgodne z Twoją wizją biznesu, z Twoimi wartościami, i widzisz przestrzeń do tego, żebym wsparł Twój biznes w rozwoju, żebym podzielił się swoją wiedzą z Tobą lub z Twoim zespołem, to zapraszam Cię do kontaktu. Biuro Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie podcastu. Tomasz Kalko.